proces relatywizacji religii i moralności w demokracji. Czyli już jesteśmy w systemie europejskim naszym. Państwo demokratyczne wprawdzie nie karze śmiercią swych obywateli za próby stosowania sprzeciwu sumienia w sferze publicznej, jak to czyniły systemy totalitarne. Wyraźnie oddziela zasady moralne od prawnych, ale w sferze publicznej stosuje przymus prawny. Przymus ten nie jest karą śmierci, ale zrzucaniem na świadków sumienia ciężarów prawnych i ekonomicznych za niewykonanie zalegalizowanej czynności, np. za odmowę płacenia podatku przeznaczonych na antykoncepcję, procedury in vitro, aborcję czy eutanazję, za odmowę dokonania aborcji przez lekarza. Na przykład zastanawiałem się, dlaczego katolicy w Polsce nie mają prawa, by ich podatki nie szły na, powiedzmy, w przyszłości na in vitro, płacenie za zabijanie zbędnych embrionów, czy nawet na aborcję w krajach zachodnich, gdzie nie daje się możliwości tym, którzy uważają to za zabójstwo, nie daje się możliwości, ich pieniądze idą na ten procent. A więc demokracja łamie w pewnym sensie sumienia ludzkie, ponieważ nie daje im możliwości realizacji zasad etycznych. Samo pozytywistyczne rozerwanie łączności między moralnością a prawem stanowionym na rzecz tego drugiego, na rzecz prawa stanowionego, czyli na rzecz konwencji i kontraktu, jest ryzykownym podważeniem zarówno moralności, jak też moralnej legitymizacji prawa. Odwołuje się tutaj do pozytywistycznego koncepcji państwa, gdzie źródłem prawa jest jedynie stanowienie i gdzie to stanowienie nie odnosi się do prawa naturalnego czy podstawowych wartości ogólnoludzkich, lecz samo stanowienie jest źródłem prawa. Obie rzeczywistości, wtedy moralność i prawo, ustawiają się antagonistycznie wobec siebie, zamiast współpracować zgodnie z prawdą moralną dla słusznego dobra wspólnego. To się też będzie przenosić na relacje państwo-kościół. Czy będzie współpraca, czy będzie zwalczanie. Jeżeli państwo uzna, że moralność i prawo stanowione przez państwo nie ma nic do siebie, to się ustawi antagonistycznie i współpracy nie będzie. Moralność bez swego wyrazu w postaci zasad regulujących życie społeczne jest bezsilna. Wtedy moralność chrześcijańska będzie spychana do prywatnej sfery, do swojego domu. Ale prawo bez legitymizacji moralnej też jest bezprawie. A więc obie strony wtedy tracą na tym, na takiej wojnie, kiedy prawo nie jest związane z moralnością i ustawia się antagonistycznie zarówno do moralności, jak i religii. W kontekście pozytywistycznie stanowionego prawa ludzie sumienia w sferze publicznej i politycznej nie są mile widziani. Dla państwa potrzebni są bowiem lojalni urzędnicy, bezmyślni wykonawcy ustaw i przepisów państwowych. Atakuje w tej chwili, krytykuje pozytywistyczną koncepcję państwa. Sprzeciw sumienia zakłóca bowiem funkcjonowanie instytucji państwowych. Stąd państwo narzuca wymóg neutralności aksjologicznej. Słyszycie to, że już prezydent, premier, urzędnicy, wszyscy mają być neutralni. Jak się staje prezydentem, już nie jest katolikiem, już nie jest wierzącym, nie jest religijnym, już jest tylko urzędnikiem. Więc to jest ta koncepcja neutralności aksjologicznej. Państwo demokratyczne, budowane na pozytywizmie prawnym, w swym funkcjonowaniu preferuje legalistę. Ja to nazywam go biurokratę moralnego, który ślepo będzie wykonywał zalecenia prawa stanowionego. Nie oskarżam, że na wszystko zło będzie, ale to jest funkcjonariusz. Będzie musiał, takiego potrzebują, zalecenia prawa stanowionego oraz przepisy, instrukcje danej instytucji, danego miejsca pracy. Biurokrata moralny, to za Hildebrandem opisuje tego biurokratę, powinien być neutralny w pracy, czyli przy wejściu do biura czy zakładu powinien zostawić swoją moralność osobistą czy chrześcijańską i działać według formalnych zasad prawnych danej instytucji. Nie powinien ufać swoim przeżyciom moralnym, tu pan też wspominał o uczuciach i tak dalej, nie powinien wierzyć według tej koncepcji państwa swoim przeżyciom moralnym i nakazom swego sumienia, bo one są mgliste, nieokreślone i przez to są niepewne, mogą generować kłopoty, utrudniać karierę zawodową. Należy ufać jedynie formalnym, ściśle sprecyzowanym zaleceniom jurydycznym. Taką postawę może wzmacniać chęć szybkiego zrobienia kariery. Taki funkcjonariusz, jak chce piąć się po szczeblach kariery, musi te wszystkie nakazy
automatycznie wykonywać, bo inaczej tej kariery nie zrobi i może jeszcze utracić miejsce pracy. Biurokrata za najwyższy nakaz moralny powinien traktować wierność przepisom państwa, instytucji i jej przełożonym. Wtedy bowiem jest ich najlepszym narzędziem. Dzisiaj się słyszy te pomruki jeszcze takiego liberalnego państwa, że nawet jak prawo jest durne i głupie, należy je wykonywać, ponieważ jest ustanowione przez to państwo. No więc nie dopuszcza się myślenia kompletnie, już normalnie potocznego. I to jest, wynika z tej ideologii takiego państwa. Człowiek więc o dużej wrażliwości moralnej, o wyraźnej moralności przekraczającej przepisy prawne, który posiada przemyślane, zaakceptowane i uniwersalne normy moralne, chodzi mi o świadomego chrześcijanina, który studiował i wie, po czym się porusza, jest niebezpieczny dla funkcjonowania instytucji państwa kierującego się dogmatyzmem pozytywistycznie stanowionego prawa. Kwestionuje on bowiem uzurpację lewiatana, używam terminu po Hobbesie na oznaczenie tego potwora, jakim on stworzył państwa, do bycia źródłem i kryterium dobra i zła. Może on bowiem zakwestionować taki człowiek i sprzeciwić się uczestnictwu w niektórych działaniach odwołujących się do klauzuli sumienia. I teraz dam przykłady, co może taki człowiek sumienia zakwestionować. Naukowiec o zintegrowanej moralności może się sprzeciwić współpracy w badaniach nuklearnych, przyspieszających wyścig zbrojeń, w genetycznych manipulacjach na organizmach żywych, w eksperymentach na ludziach, w produkcji broni biologicznej, w rozwijaniu technologii niszczącej środowisko naturalne człowieka. Naukowiec taki jest niebezpieczny dla koncernów, dla całej tej maszynerii technokratycznej. Lekarz o chrześcijańskim sumieniu może się sprzeciwić w danym szpitalu uczestniczeniu w aborcji, w stosowaniu sztucznego zapłodnienia in vitro czy w eutanazji. Aptekarz może się sprzeciwić sprzedaży antykoncepcji, preparatów wczesnoporonnych czy aborcyjnych. Mamy w Polsce już pewne zryby, jeżeli chodzi o aptekarzy, ale to są jednostki na razie. Ale zgodnie z klauzulą sumienia winien mieć prawo. Sprzedawca gazet, co dzisiaj nawet nie dochodzi to do sumień sprzedawców, może się sprzeciwić sprzedaży pism pornograficznych, antypolskich i sekciarskich. Nauczyciel wychowawca może się sprzeciwić narzuconym odgórnie podręcznikom życia seksualnego i rodzinnego, propagującym współczesne ideologie panseksualizmu i homoseksualizmu. Adwokat kierujący się klauzulą sumienia może zrezygnować z przyjęcia prowadzenia spraw organizacji mafijnych i przestępczych. Kiedyś dyskutowałem z prawnikami, że powinien się, kiedy widzi, że mafia przychodzi i stos pieniędzy stawia, że może nie przyjąć tej, odwołując się do normalnego. Ale większość nie przyjmuje. I okazuje się, że prawnicy twierdzili, że nie, oni właśnie są wychowywani, że mają być funkcjonariuszem prawa. Ktokolwiek przychodzi, chociaż ten prawnik użyje pewnych trików prawnych, bo jest wybitnym prawnikiem i obroni tą mafię. A jak przegra? To mianowicie podejmuje tą i robi, proszę zwrócić uwagę, karykaturę sprawodawstwa. A więc ja się domagam, żeby się odwołał do myślenia i prosto mówiąc, orientuje się przecież bardzo dobrze, kogo broni i tak dalej. I nie bronił przynajmniej kosztem trików mafii i przestępczości, ponieważ ofiary przegrywają. Niestety prawnicy są wychowywani, za chwilę pan będzie miał głos, prawnicy są wychowywani, że oni są funkcjonariuszami tegoż państwa i nie można było się przebić, że mają prawo zrezygnować. Tak czy inny sprzeciw moralny zakłóca bowiem, co zakłóca w takim państwie? Bezosobowy mechanizm nowożytnego państwa, który zmierza raczej do ograniczenia czy wyrugowania klauzuli sumienia z życia społecznego. Sprzyja temu silne propagowanie bezwzględnego obowiązywania prawa stanowionego, mimo że jest ono konstruktem oderwanym od założeń antropologicznych i etycznych. Konstrukt taki może być niezgodny z zasadami moralnymi, może być nawet szkodliwy moralnie, ale jeśli jest uchwalony, ma obowiązywać. Więc to jest dogmat pozytywistycznego państwa. Człowiek, który w imię sumienia sprzeciwia się owej uzurpacji państwa do narzucania prawem stanowionym, jego zdaniem niemoralnych zasad, podlega w państwie demokratycznym presjom. Wprawdzie nie płaci ceny życia, tak jak było w totalitaryzmie, ale zaraz tę cenę tutaj wymienię. Jest spychany na margines życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Podważa się jego karierę zawodową. Nie ma on szans rozwoju swoich zdolności w koncernie przemysłowym. Nie ma możliwości rozwoju w danym urzędzie, bo ma być biurokratą
i wykonywać wszystko, co mu się każe. W danym szpitalu też jest przeszkodą. W aptece też nie chce wszystkiego sprzedawać. W sklepie też, czy innych kioskach pornografii nie chce sprzedawać. A więc jest przeszkodą tej machiny dobrze funkcjonującego kolosu. Albo wyrzeknie się swoich przekonań moralnych, albo straci pracę, utrzymanie i presję społeczną. Ideologia liberalno-pozytywistyczna podważa przekonania moralne, podważając przekonania moralne, spycha je do sfery prywatnej. Więc mówi, masz wolność, ale w swoim domu. Tutaj w zakładzie pracy przestępujesz próg, tutaj obowiązują cię przepisy, wszystko musisz wykonać, inaczej tracisz pracę i karierę. A więc do sfery prywatnej wyśmiewa ta liberalno-pozytywistyczna ideologia obiekcje moralne jako bliste, nieuzasadnione, przestarzałe, niedostosowane do współczesności. W ten sposób człowiek o wrażliwym sumieniu traktowany jest jako niedostosowany społecznie romantyk, relikt przebrzmiałej, przestarzałej moralności. To właśnie system prawa stanowionego ma zapewnić stabilizację społeczeństwa. Nie podstawy aksjologiczne naszej Europy chrześcijańskiej. Nie to. System sam zapewni. I to on właśnie winien chronić społeczność jednostkę przed kryzysem sumienia. Legalizując bowiem to, co jednostka w sumieniu uważa za niemoralne, broni ją przed nią samą. A więc nowa teoria powstała, że państwo po to legalizuje. Jak ktoś ma obiekcję, czy aborcja jest złem, czy złem, to państwo zalegalizuje, że jest dobre. I wtedy wyzwoli jednostkę z jej moralnych problemów, a więc skrupułów moralnych, w tej perspektywie przyznawana przez demokratyczny porządek prawny wolność sumienia nie służy wcale sumieniu jako ostatecznej pozostałości bycia sobą, służy raczej psychicznemu odciążeniu jednostki, czyli państwo uzurpuje sobie, że będzie nas uwalniać od naszych skrupułów moralnych, ponieważ zalegalizuje to, w czym my mamy jakieś skrupuły i wtedy rozstrzyga nam już jasno sprawę. Bo wtedy mamy, jeżeli państwo zalegalizowało, no to jest dobre, prawda? Bo tyle ludzi mądrych w Warszawie tam się trudziło na tym. Więc owo uwalnianie jednostki od jej własnego sumienia dokonuje się w różny sposób. Obok podważania zasad moralnych, z pozycji ideologii pozytywizmu prawnego, państwo demokratyczne przy rozwiązywaniu konfliktów społecznych ciągle minimalizuje i relatywizuje zasady moralne. Jeszcze wrócę do poprzedniego wątku, ponieważ w poprzednim wątku u Sowietów było stosowane, że ludzie, którzy się sprzeciwiali, byli wysyłani do szpitali psychiatrycznych, którzy odważyli się. Więc dzisiaj w demokracji podobnie państwo próbuje zalegalizować to, co jest niemoralne, a tych, którzy uważają dalej, że to jest zło, no uważa się, że odciążamy was od waszych psychicznych problemów, czyli stosuje trochę lżejszą terapię niż w szpitalach psychiatrycznych sowieckich, ale tego samego metodę uwalniania nas od sumienia przez uważania ludzi sumienia za psychicznie chorych. Następne, co tutaj wspomniałem, to państwo demokratyczne wcale nie dąży do respektu podstawowych wartości, ponieważ już zrywa z fundamentami chrześcijańskimi, lecz minimalizuje, relatywizuje zasady moralne, więc w razie konfliktów zawsze legalizuje zasady niższe, a więc jakaś grupa w tej chwili, powiedzmy, aby w przyszłości, ja rzucę nawet taką grupę, aby pedofile wyszli z dziećmi, że chcą stworzyć pewne związki i protestowali, to sądzę, że państwo demokratyczne nie ma nic przeciwko temu, żeby to zalegalizować, jeżeli oni to chcą. A więc ten mechanizm legalizacji idzie w dół, coraz to bardziej, nazwijmy, grup dewiacyjnych, legalizujemy ich uprawnienia z myślą, że inni nie muszą tego dokonywać, natomiast ci, jak chcą takie zasady sobie, to proszę bardzo, legalizujemy. Państwo bowiem takie, bez odwołania się do chrześcijaństwa, nie ma kręgosłupa moralnego, jest ono podatne na wpływy silnych grup społecznych ideologii i stąd gasi konflikty przez uleganie bardziej głośnym grupom wpływu. Kto wykrzyczy sobie prawa, to sobie wykrzyczy. Jak sobie nie wykrzyczy, to niestety nie ma. Nawet jakby były uniwersalne i obowiązujące z pozycji antropologicznej wszystkich. Rozwiązuje ono konflikty, legalizując na przykład aborcję, eutanazję, produkcję embrionu in vitro, związki imitujące małżeństwa. Słabsi, jak na przykład człowiek w okresie prenatalnym, przegrywa swoje moralne uprawnienia, między innymi prawo do życia.
ponieważ nie może ich bronić metodami społecznego nacisku, a zasady moralne, które go chroniły, są podważane albo zamieszane. No więc ci te słabsze grupy, które nie potrafią wyjść do Warszawy i protestować sobie w walce, no przebywają po prostu. Taki mamy mechanizm. Nikt się za nimi nie ujmie, ponieważ mechanizm jest, kto wykrzyczy w państwie egoistów, to ma swoje uprawnienie. Państwo demokratyczne, jeszcze tego podkreślam następny element, żyjące od kadencji do kadencji, od wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta, żyje krótką perspektywą ochrony interesów pewnych kręgów politycznych i ekonomicznych, pomijając dalekosiężne plany dotyczące życia społecznego, a tym bardziej życia moralnego. No, moralność jest uniwersalna, więc ona nie przynosi takich korzyści widocznych, prawda? W związku z tym to im na tym nie zależy, żeby podtrzymywać takie zasady. Żyje się od kadencji do kadencji, jak się da wdrapać na stołki i coś na tym zyskać. Perspektywa moralności natomiast jest perspektywą utrudniającą takie życie. Podważanie czy też uwalnianie jednostki od kierowania się sumieniem dokonuje się również poprzez mnożenie, teraz następny wątek, zróżnicowanych ról społecznych tak dalece, że dla jednostki kazus sumienia w ogóle nie zachodzi i z tej racji uwarunkowane sumieniem zakłócenia we wzajemnych odniesieniu ról mogą zostać usunięte. Do czego się tu odwołuje? Jan Paweł II opisuje to zjawisko jako pozbawienie podmiotowości osoby, podmiotowości wspólnoty rodzinnej, wspólnoty pracy czy wspólnoty narodowej. A więc jesteśmy wprzągani w biurokrację, no nazwijmy ją brukselską czy europejską, czy w ogóle biurokrację technokratyczną. I w tej biurokracji jest tyle przepisów, że ten człowiek, który wchodzi do tego zakładu, jest obezpodmiotowiony. On po prostu nic nie ma do gadania, ma te przepisy zachowywać i koniec. W związku z tym papież to podkreślał, że to jest pozbawienie nas podmiotowości. Proszę zwrócić uwagę, jak my poruszyli problem patriotyzmu, to natychmiast zaczął się krzyk, a co na to to państwo, a co na to drugie państwo z drugiej strony. I w związku z tym nie mamy podmiotowości. Mamy się spytać, co Rosja na to, co Niemcy na to, co Bruksela na to, a co Stany Zjednoczone na to powiedzą, prawda? Nie mamy podmiotowości. W związku z tym jesteśmy w układach, ale gdzie jest, nie mówiąc jednostka w zakładzie, żeby był podmiotem, i gdzie jest grupa etniczna, regionalna i grupa narodowa. Dzieje się to poprzez mnożenie wielu alternatyw działania, poprzez instytucjonalizację, biurokrację, bezosobowych procedur i ich realizacji. Jednostki tracą orientację międzyosobowej relacji ja ty na rzecz bezosobowych ośrodków decyzji, na rzecz uwikłania w gąszcz przepisów, które generują bezosobowe procedury działania. Od jednostki, no dzisiaj ustalenie kogoś, co za co, kto jest odpowiedzialny, nawet przy tym, prawda, całym tragedii smoleńskiej, no struktury, prawda, nie wiemy, to, co jest, gdzie. Od jednostki niewiele zależy, nie doświadcza ona odpowiedzialności moralnej, jest jakby jej pozbawiona. Ja podaję takie prostsze przykłady. Sprzedawca pozbawiony jest podmiotowości moralnej i zmuszany jest do sprzedaży na przykład pism pornograficznych. Student ginekologii zmuszany jest do uczenia się aborcji, lekarz zmuszany jest, aby przy odmowie szukał aborcjonisty, nauczyciel w szkole zmuszany jest do realizowania jego zdaniem antyrodzinnego, dewiacyjnego programu wychowawczego. Musi to robić. Tak są przepisy, takie są procedury, od niego nic nie zależy. Nie jest podmiotem wychowawczym, tylko jest narzędziem. Ale kogo? I wtedy te silne grupy wpływu decydują, w tym strachu, że ktoś traci pracę, decydują o podporządkowaniu się, czyli nowe niewolnictwo w demokracji. Wytwarza się przekonanie o bezosobowych procesach, które nie da się skorygować, gdyż nie da się zatrzymać rozwoju cywilizacji technicznej. Wolny rynek rządzi się swoimi prawami. Nie da się zatrzymać rozwijającej się w ten sposób maszynerii ekonomicznej. A więc pornografię trzeba sprzedawać, broń trzeba sprzedawać, wszystko trzeba, farmaceutyki poronne też trzeba handlować, firmy na tym zarabiają, ale nie ma wyjścia. W kontekście nieuchronności bezosobowej maszynerii społecznej, w której tak zwani eksperci mają coś do powiedzenia, sumienie jednostki jest odarte z możliwości odróżniania dobra i zła. Człowiek, który chce iść za głosem swego sumienia, będzie uznany za pozbawionego wiedzy o mechanizmach społecznych. Będzie uchodził za dziwaka niedostosowanego do reszty, a w razie uporu przy swoim może być uznany za psychicznie chorego, który potrzebuje ochrony ze strony państwa przed nim sam. A więc ujawniłem pewne bezosobowe mechanizmy, które niszczą naszą podmiotowość i w związku z tym no, akcent jest, żebyśmy próbowali swoją podmiotowość w sumieniu bronić.